Dzisiejsze spotkanie z Henrykiem Pastelnym i jego poezją gwarową. Nasz dzisiejszy gość urodził się w 1950 roku w Cieszynie, gdzie ukończył szkołę podstawową numer 6 i technikum mechaniczno-elektryczne. W 1969 roku został powołany do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w nadwiślańskich jednostkach wojskowych MSW imienia Czwartaków Armii Ludowej w Warszawie. Po ukończeniu służby wojskowej pozostał w Warszawie, jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2012 roku, po 43 latach, piękny okres czasu, powrócił do Cieszyna ku ojcowskiemu domu. Do miejsca, gdzie pierwszy raz zobaczył słońce i usłyszał głos matki. Piękne, prawda? W 2015 roku tworzy wiersze przede wszystkim w Gwarze Cieszyńskiej, dokonując jednocześnie ich translacji na standardowy język polski. Nie bez znaczenia pozostaje, że przez całe życie utrzymuje kontakt z gwarą, nie tylko cieszyńską. Od dziecka miał wokół siebie ludzi, którzy na co dzień mówili gwarą, a od których tej gwary się uczył. Gwary używano wszędzie, w domu, na ulicy, w szkole, w pracy, w sklepie, mimo że nie było to mile widziane. Wszyscy pamiętamy te czasy. W czasie pobytu w Warszawie poznał także gwarę warszawską, nawijkę warsiaską. Myślę, że mój mąż by to lepiej powiedział, bo podobnie jak pan Henryk miał żonę z Warszawy, to mój mąż pochodzi z Warszawy i pewnie tą gwarę warszawską zna równie dobrze jak pan Henryk. I to niemal tak dobrze jak najszybszy, moment, bo się pogubiłam, także gwarę warszawską, nawijkę warsiaską. I to niemal tak dobrze jak najbliższą swej duszy cieszyńską. Jednak mimo, że przez cały warszawski okres siedział pod lipą i jadł maliny, to jednak Lysy pisał już tylko naszym cieszyńskim rzeczom. A zatem posłuchajmy starego cieszynioka, który po rokach wrócił ku ojcowskiemu domu, a jest tego moc rod. Także zapraszam Państwa na ten autorski wieczór z panem Henrykiem. Myślę, że będzie to wieczór, który będziecie Państwo długo wspominać. Myślę, że ja również. Dziękuję i zapraszam.